dwunasta niedziela po Trójcy Świętej. Hasło rozpoczynającego się tygodnia, zapisane w księdze proroka Izajasza w 42 rozdziale, wierszu 2, mówi do nas tak. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. A w 5 księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale, 7 wierszu czytamy: Pan Bóg Twój błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Drodzy, dwa jakże krótkie wersety przeznaczone na dzień dzisiejszy. A ile jest w nich siły, takiej pozytywnej energii, zapewnienia o Bożej bliskości, życzliwości, sympatii, serdeczności, czułości, wręcz dobroci. Bo On nie dołamie, On nie dogasi. Przeciwnie, On, Bóg, nam błogosławi. Takich zapewnień na kartach Biblii jest mnóstwo. Siedzę teraz w holu cisownickiej parafii na tle obrazu Marka Chagalla, przedstawiającego trzech aniołów, którzy przyszli do Abrahama. Do tego Abrahama, któremu wcześniej Bóg powiedział: będę Ci błogosławił, także staniesz się błogosławieństwem. Piękne słowa. Zachęty słyszymy także od apostoła Piotra, który mówi: nie oddawajcie złem za zło, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście. A zatem błogosławmy. Ale co to znaczy błogosławić? Intuicyjnie przeczuwamy, że to coś dobrego. Ale gdyby ktoś kazał nam powiedzieć, co znaczy błogosławić, czy być błogosławionym, to myślę, że byłoby nam trudno to wyjaśnić, gdyż to słowo już dawno wyszło z powszechnego użytku. Ale jeśli sięgniemy do Biblii, to odkryjemy, że błogosławieństwo kryje w sobie ogromne bogactwo znaczeń. Błogosławić to mówić o kimś dobrze, chwalić, dziękować, życzyć dobra, pozdrawiać. A więc działać pozytywnie, a nie dołamywać i nie gasić. Często słowo błogosławieni tłumaczymy dosłownie jako szczęśliwi. A to słowo szczęśliwi jest już nam o wiele bliższe. Można więc powiedzieć, że błogosławiony to człowiek, któremu jest dobrze, jest zadowolony, jest szczęśliwy, z taką pozytywną życiową energią, którą chce innych zarażać. Błogosławieństwo to wspaniała sprawa. Dlaczego więc zrobiliśmy z niego wręcz coś magicznego, gdy raz w roku święto żniw błogosławimy chleb i raz w życiu błogosławimy swoje dzieci przed zawarciem małżeństwa? Dlaczego tak rzadko to robimy? Jak to robić? Skoro słowo błogosławieni tłumaczymy jako szczęśliwi, to po prostu obdarzajmy innych szczęściem. Uszczęśliwiajmy innych. Nie dołamujmy i nie gaśmy, ale uszczęśliwiajmy. Pomyślmy, czy w codziennym naszym życiu jesteśmy tymi, którzy uszczęśliwiają. Zacznijmy od najbliższych. Czy uszczęśliwiam swoją żonę czy męża? Czy uszczęśliwiam swoje dzieci? Czy swoim postępowaniem, funkcjonowaniem, usposobieniem uszczęśliwiam znajomych, sąsiadów, współpracowników, wszystkich przypadkowych ludzi, których spotykam na drodze swojego życia? Czy też jestem toksycznym mężem, ojcem, sąsiadem, współpracownikiem? Uszczęśliwiajmy. Nie bądźmy jak ci, którzy napominają i wszystko wiedzą lepiej. Ale bądźmy troskliwi i wrażliwi na drugiego człowieka. Miejmy dla innych promienne oblicze. Nie pokazujmy światu zgorzkniałej i smętnej twarzy, ale twarz pełną dobroci, miłości, światła i nadziei. Bądźmy dla innych źródłem radości, zadowolenia, życzliwości, sympatii, serdeczności, a nie przyczyną problemów i trosk. Nie oddawajmy złem za zło. Wprowadzajmy pokój, miłość, szczęście w życie ludzi, których mamy wokół siebie. Będzie to wymagać od nas sporej wrażliwości i wyzbycia się egoizmu, ale jest to jedyna droga do naprawdę głębokich więzi. Jeśli staniemy się Bożym błogosławieństwem dla innych, to nie ma takiej możliwości, żeby i nasze własne życie nie stało się lepsze, pełniejsze, po prostu szczęśliwsze. Dlatego błogosławmy, a więc uszczęśliwiajmy, bądźmy aniołami dla ludzi, a nie dołamujmy i nie gaśmy.